Halo, halo Polska, czy Polska mnie słyszy? Tutaj Ewa Farna, prosto z bieguna zimna. Ogromne mrozy, wiatry, zawierucha. Wszyscy zostańcie w domu, bo jest potwornie zimno. A tak na poważnie, kochani, co się dzieje? Co się dzieje? Jaka pogoda? Zaraz zostańcie ze mną, wysyłam wam gorących chłopaków Guns N' Roses. I... I zawsze chciałam śpiewać tę piosenkę, nigdy się nie nauczyłam, jak ona to robi, jak ona to śpiewa. Pewnie z playbacku wszystko wali na żywo, na koncertach. Zdradzę wam newsa. Moja koleżanka jest w ciąży, cały czas szuka jakiegoś jedzenia, więc wchodzi do restauracji i co się dzieje? Obok siedzi, uwaga, Katy Perry i Orlando Bloom. Naprawdę to się wydarzyło. Wiecie, ta moja przyjaciółka jest w ciąży, to nie lubi, jak to każdy podchodzi, dotyka brzucha, ale podobno sama Katy Perry ją zaczepiła, że ma cudowne buty i chciała dotknąć tego brzucha, to mówiła, tam jak to Katy Perry, to chyba przeżyje jakoś. Słuchajcie, może Katy Perry jest w ciąży? No przecież by tak nie chodziła, nie dotykała każdego czeskiego brzucha. Może chciała coś przekazać Orlando. A więc ciąża Katy Perry wspólnie z Orlando Bloomem. Może nie jest taka... Impossible! Właśnie wczoraj słuchałam jego płyty, kiedy robiłam porządki. Segregowałam sobie buciki. Słuchajcie, mam bardzo dużo sportowych butów właśnie do biegania i po prostu widzę, że wszystkie są jakieś potwornie czyste. I jakoś mnie to zasmuciło, że pewnie to daje mi coś do zrozumienia, że właśnie za mało ich używam. Ale cóż, to inny temat. Natomiast robiłam sobie te porządeczki, segregowałam buty, poszłam wieczorem spać i mój mąż mówi do mnie, kochanie, dzisiaj przez 8 godzin twojego sprzątania gwizdałaś, śpiewałaś bezsensowne piosenki. Nie wiem, czy to się da nazywać śpiewaniem. Ja wiem, że ludzie ci za to płacą normalnie, ale nie rób tego już w domu, to nie brzmiało dobrze. Następnym razem, mój drogi Marcinie, wystarczyłoby powiedzieć dobranoc. No właśnie też wczoraj śpiewałam podczas tych porządków, tylko to brzmiało jakoś tak. Byle jak ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. I właśnie tak sobie śpiewałam. No nie dziwię się, że ten mój mąż miał z tym problem. Ale cóż, o tym już gadaliśmy. Chciałabym pogadać o tym, że czytałam dzisiaj, że Meghan Markle i książę Harry będą mieli na ślubie Spice Girls. No, każdy ma po prostu swoje luksusy. Trochę mnie w tym wkurzają, ale okej, może być. Ja w sumie na przykład na swoim ślubie siedziałam przez tydzień, może nawet dwa, i układałam playlistę, bo nie miałam tam ani DJ, ani zespołu, bo wszystko było tak tajne, żeby nigdzie nic nie wyszło. To sobie sama skleiłam playlistę przez tydzień, żeby później włączyć tylko play, żeby wszystko grało samo, a tutaj proszę, książę ma Spice Girls, ale w sumie, jak tak sobie przypominam, też tam włączyłam Spice Girls, więc też miałam takie trochę królewskie wesele. Wiedziałam, co robią nasi himalaiści, kiedy czekają na okno pogodowe. Są na tam 7200 metrów i grają sobie w skrable i karty, proszę państwa. Więc w sumie robią to samo, co ja robię tutaj w domu, czekając na serial. Zimno też jest strasznie, więc to się zgadza. Natomiast to jest niewiarygodne, słuchajcie. Co zrobi facet, żeby mieć chwilę wolnego ze swoimi kumplami? No, wdrapie się na 7000 metrów, żeby sobie pograć w karty. Och, chłopaki, serio? Na zegarach już. Jesteśmy po faktach, a wy, kibice, szykujcie już szaliki, bo o 16.30 zaczynają się skoki narciarskie, no więc trzymamy kciuki, zobaczymy jak nam pójdzie, a jak nie pójdzie, to możemy świętować przynajmniej 11. rocznicę od zdobycia 4. tytułu Mistrza Świata, Adam Małysz, 2007 rok, a więc świętować zawsze można, kto nam zabroni. A teraz dedykuję dla naszych orłów Crazy! Wysłała do mnie maila z coverem piosenki Dawida Podsiadło, proszę bardzo, zespołu Tulia. Pyta, czy mi się podoba, no to posłuchajmy razem. Witaj, nieznajomy, nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Ale to jest super, po prostu porządnie ryknięcie. Folklor tam wyczuwalny jest, ja tak uwielbiam. Dziewczyny, bierzecie mnie do zespołu, bo ja bym bardzo chciała, naprawdę. Ja jestem dziewczyną z gór, mogę zaśpiewać po góralsku, proszę bardzo. Co teraz jest na topie? Na przykład Hawana, powiedzmy, to super do górali pasuje. Hawana, onana, he took me back to East Atlanta, na.
albo na przykład Shape of You, nie wiem, Ed Sheeran, jak tam jest ten refren? Oh why, oh why, oh why, oh why, I'm in love with your body. Oh why, oh why, oh why, oh why, I'm in love with your body. Dobra, casting zrobiony, dziewczyny, czy mnie wierzycie, czy nie? Przynajmniej, proszę was, mocno, zróbcie cover mojej piosenki. Dla mnie był to wielki zaszczyt. FM i program Ewy Farnej, to lubię. Kiedy miałam marzenia o tym, że będę prezenterką, to chciałam mieć taki głos. Mam dla was parę jeszcze newsów. Penelope Cruz, która naprawdę według mnie jest prześliczną kobietą. I czym jest starsza, tym jest piękniejsza. Ona ma trochę jak tak jak faceci. Natomiast czytam właśnie o tym, że ona bardzo dużo czyta bajki swoim dzieciom i zawsze zmienia zakończenie w tych bajkach, bo mówi, że mężczyźni są przedstawiani w tych bajkach jako macho, jako ci, co o wszystkim decydują. A ona nie chce, żeby tak myślały jej dzieci. I bardzo słusznie, Penelope, bo właśnie ja też sobie życzyłam jako dziecko, żeby niektóre bajki miały inny koniec. Ja myślałam, że wszystko kończy się na ślubie. A tu proszę, trzeba po prostu gotować, robić remonty, sprzątać. Życie po ślubie to nie bajka. To bocie sobie czytam, jak zwykle o swoim ulubionym rudzielcu, Ed Sheeran, mój ulubiony artysta, ma wielki sukces, bo sprzedał najwięcej płyt na świecie w 2017 roku, proszę bardzo. Na drugim miejscu za nim raper Drake, na trzecim Taylor Swift. Słyszałam, że Ed Sheeran powiedział w wywiadzie, że jak będzie miał dziecko, to zakończy karierę. Potrafię sobie wyobrazić, że tylko pisanie piosenek może przynosić mu bardzo duże pieniądze. Natomiast Ed, my będziemy tęsknić za koncertami, no. A ja jako matka pięciorga dzieci mogę coś o tym powiedzieć, bo tak o mnie piszą, mają takie newsy w internecie, że ja już w ogóle, kurczę, jestem w trzeciej ciąży, więc tak naprawdę mogę ci coś doradzić. Jak można połączyć bycie rodzicem z karierą? Można! Ja jako matka pięciorga dzieci mogę ci tych rad udzielić. Napisz do mnie na priv. 17. Ja kończę swój program To Lubię, bo mój mąż ma dzisiaj urodziny, więc jak wszystkie babki wiecie, trzeba ubrać szpileczki i proszę bardzo do kuchni coś przygotować, więc ja lecę. Życzę mojemu ukochanemu wszystkiego najlepszego. Teraz tak publicznie, żeby wiedział, że publicznie o nim myślę. I wy słuchajcie dalej RMF-u i my słyszymy się za tydzień w sobotę. Pa!